Patrz! Puść mnie na ziemię, proszę. Aha. Wierzę, czy żółty dolar będzie. Drop the knife, drop the knife! A teraz wszyscy to nie, prawda. Średnie, no bo jest drugie, nowy, trzecie. Bo jest nowy. A co ja widzę, no to jest wiśnia. Ale na stołach. Jak to wypije serio całe? Granice zostały przesunięte kolejny raz. Bardzo. Proszę. Proszę. Gen Z WK nagrywa, chodź. O ja pierdolę. Nie, właśnie kurde. Ale mam go cały. No to się napracowałeś na. Właśnie chciałem powiedzieć. Ale chciałem właśnie. No nie no, kurwa! Chciałem właśnie powiedzieć, że było 6 takich premier i kurwa za każdym razem ktoś robił misklik. Nie zdążyłem to powiedzieć. A ja też chciałem powiedzieć, że jeszcze nie otwierajmy. No dobra. Nie widać, nie widać. Nie widać, nie widać, no. Dobra. Opuszczenie magazynu. Alarm pożarowy. Musiałem podwalić. 3, 4. Jeśli narobiliśmy wam smaka testem tym nowym... Testem tego nowego, kurwa. Jeśli narobiliśmy wam smaka testem tego nowego Energola, zostawcie pod filmem sub, like, comment i jutro wybierzemy zwycięzcę tej oto pięknej zgrzewy. Nie no, masakra. No udało się. Ry nie było. Nie było ry. Picobello. Serio. Super. Mega dobre. Na przerwę. Bardzo dobrze. Fiu, 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 fiu. Ekstra. Ekstra. Nie, serio. Bardzo dobry. No. Kaja. Kaja. Się pojawiła. A mogę jedną puszkę? Dobra, nie będę ściemniać, już testowałam. O, wszyscy pierwszy raz to skok miałaś. Pierwszy raz próbujemy. A, to nie ten smak, to o grejpie mówię. No tak pachnie cierpko. Nie jest taki słodziutki chemiczny. Właśnie ja mam wiśniowy. Coś takiego, że on smakuje jak prawdziwa wiśnia, bo ja nie lubię żadnego wiśniowego smaku. No, ale on smakuje ostra. No, on to smakuje jak prawdziwa wiśnia, taka cierpka, kwaśna. Nie no, zajebisty jest. Ja za każdym razem to mówię, że top 1, ale znowu jest top 1. No, też tak mam. No, bardzo dobrze. Przebił piczka ogólnie, jak dla mnie. A piczka był top 1. Nie mówić o innych markach, ale dla mnie to jest smak dzieciństwa, jak Tymbark jabłkowicy. To samo mam. No, bo jest właśnie taki cierpki, nie jest słodki. Robiłem Tymbarka. Idealny. Nie, pycha. To jakie jest wasze top 3 teraz? Wiśnia, piczka. Tropik. Grape. Grape numer 1? Tak. Ponad wiśnie? Ja nie lubię nic wiśniowego. Tak, bo ja cię też zaraz uważaj, bo ja trenuję. Wiesz. Serio. Jeszcze raz, masz jeszcze jedną szansę. Top 3. Proszę, chcę spróbować. Jak byłeś mały, to wpadłeś do kociołka. Proszę, z takim tym i już nie możesz pić. Dobra, bo dalej smaki. No nie, no ja ciągle grape po prostu na pierwszym i tyle, bez dyskusji. Na dwa kolejne miejsca? No to piczka mango. Zastanów się. Piczka mango. Naprawdę? Wypiesz to? Pojebało cię? Sandomierskiego. Ej, serio? Piczka mango, na trzecim to równo z tropikiem. Co? No lecimy z biegiem. Dla mnie to mały klasyk, ale teraz nigdzie nie jest dostępny na pierwszym. Top 3 jest potem smaków. Będzie brzoskwinia. Czego nie rozumiem? Grape. Dobra, ja może wycofam to pytanie, tak, co? O, szczerze tak. O, pan Maruda przyszedł. Dobry, chuj. Top 5 jest na którym miejscu? Numero 1, 2, 3, 4, 5. Ale byś nie rozjebała, no? No. Macie pretensje, że w top 3 było 5, a u niego w top 5 był 1. No dobra, ale chociaż wiśnie wymienił. A jak przyjdzie nowszy smak, to muszę za każdym razem mówić, że on jest top 1? Tak.
Najlepszy smak. Ej, nie, no tak serio, to... No, dobry kur. Best smak, co nie? No. Na pierwszym miejscu, na czwartym grape i piąty peach. Piąty peach? Tak, no bo pierwsze, drugie, trzecie wiśnia. Zaraz dużo konfliktów powstanie w firmie. No, po tych klasyfikacjach. Nie odchodźmy, to jest zdanie. Nie odchodźmy. Bo nikt o ciebie nie zadba, ja o ciebie zadbam. Dobra, to ja zaraz się napiję. Ale nie, no pij. Sobie musicie wiedzieć. Weź Błażej. Nie oglądacie, ale za kamerą jest też człowiek. No właśnie. Granice zostały przesunięte kolejny raz. Top jeden, w ciemno. W ciemno top jeden wam mówię, widzowie. Jeszcze koszulkę mam w ogóle dobrą do tego dzisiejszego smaku. Wow. Ale pasujemy tak. O kurwa, Mać, rzeczywiście, ale dobrałeś. Myślę, marketing. Wow. Ej, ja też jaką mam dobraną. Wow, o kurwa, wow. Też! Wow. Kaja co ma w ogóle? Patrz! Widzicie jaki kontest? I Kaja tak z puszką w ogóle. Pycha. Ale potrzebuję, żebyście powiedzieli jak smakuje. Ja potrzebuję znaleźć Milana. Milan, szukam cię. Na sześciu jest sześć smaków, gdzie na którym miejscu jest ten smak? Na drugim. No na drugim. Po winogronie. Nie, dobra, na pierwszym. Nie. Ja daję pierwszy. Po mango. Nie. Po mango. Winogronie. Znaczy przed winogronie. Ale pierwsze miejsce, no. Nie, po winogronie. Czyli drugie? Drugie, po mango. A może dlatego, że się przepiję? Nie, po mango. Jako jedyne na mango pierwsze. Nie, ja dla mnie jest na drugim miejscu mango. Mango na drugim? Pycha. Wcale nie jestem Argentyny. I wierzę, czy żółty dolar będzie. Drop the knife, drop the knife! Ale mamy niebo. Cenzuruj to tylko i przecież. O, dziękuję bardzo. Musisz potem spróbować. Nowy smak, tak? Tak, będzie nowy smak. Powiedz mi, jest sześć smaków. Na którym miejscu stawiasz ten? Numer 2. No a na pierwszym jest, tak z ciekawości? U mnie tropik. Wakacyjny klimat. Dziękuję bardzo. Dzięki. A to ten podobny do tropika, taki kwaśny troszkę. Tak, ale powiem ci, no tropik nie wiem, czy to przez to, że tak ciepło teraz, ale tak mi się idzie najbardziej. On jest taki kwaskowy. No. Ale ten też fajny właśnie. Fajny, podobny do tropika. Idziemy dalej. Już próbowałam. Nie możesz, tak dopiero przyszła dostawa, nikt jeszcze nie próbował. Nie próbowałam. Kurde, dopiero nie przyszło. I powiedz na, jest sześć smaków i gdzie stawiasz ten, na którym miejscu? Na drugim. Na drugim? Dużo osób na drugim stawia. A na pierwszym jest? Grape. Dziękuję bardzo. Nagle jakoś pusto dzisiaj. Taki ważny dzień. Proszę bardzo, osoba odpowiedzialna za energetykę. Poznajcie go. Musimy poczekać na chłopaków. To chodź. Trzymaj. No. Jest sześć smaków. Na którym miejscu stawiasz ten? Drugim. Na drugim? A pierwsze jest jakie? Klasyk. Klasyk. Ale to dlatego, że ja po prostu kocham smak energetyka, samego w sobie. Okay. I gdybym miała się napić energetyka, do napicia się energetyka, to klasyk, ale jak chodzi taki orzeźwiający letni, to tylko ten. Okay. Jest idealny. Ale ciekawe, że bardzo dużo osób stawia ten energetyk na drugim miejscu, ale u każdego jest inne pierwsze miejsce. No, think about it. Think about it. Pycha. Dobra, słuchaj. Jest sześć smaków, no nie? I wyobraź sobie, znaczy nie wyobrażaj, po prostu powiedz mi, na którym miejscu stawiasz ten smak. Pod tym. Jest jeszcze taki zielony, tylko że to nie jest energetyk, to jest jeszcze o, pod tym. Okej, okay, czyli trzecie miejsce. Tak. Dobra. Możemy iść dalej. Nie, proszę cię, proszę cię! Kurwa, stój, rzecz nie, nie flądruj się. Wypierdolę się, no proszę.
Puść mnie na ziemię, proszę. Dobra, już, już trzymam się szafki, kucni, proszę cię. Matrix? Co tu się dzieje? Pycha. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzisiaj była dostawa. A my wiemy, jak już to smakuje, że to jest 10 na 10. Nie? No nie musimy udawać. Ja okej, okay, czyli... Teraz. Ale nie, nie, to jest inne pytanie. Mam do was właśnie pytanie. To jest takie... No. Dziękuję bardzo. Ale to jest oficjalnie z palety, która doszła. Tak, to jest oficjalnie z palety, która doszła. No dobra. Nie wiemy, jak to jest smak, bo to jest produkcja już. Więc jeśli możecie, to schwytujcie, jeśli chcecie później. Jeszcze ciepłe w takim razie. Zimne, no. Znaczy właśnie jeszcze zapach zimne. Zapach taki, jaki powinien być. Taki akceptowałem. Leci dym, więc git. Jest gaz. Dym. Nic się nie zmieniło od akceptowanych próbek. Dobra, no. Będę pił. To teraz, Robur, mam pytanie. Mamy 6 smaków. Na którym miejscu stawiasz ten? Częściej brzoskwinie wybieram. Później ten na drugim miejscu i tropik na trzecim. Okej. Okay. Ja daję równo z grejpem i z brzoskwinią. Czyli pierwsze miejsce? No. Tropik daje na drugim. No, dycha. To samo, co było już, co mieliśmy. Bierz przykład z owcy. Czyli ze wszystkich smaków stawiasz to na pierwszym miejscu? Bo mamy 6 smaków, wiesz co, to jest pytanie, na którym on jest miejscu. No teraz tak jakby on jest faworyt, ma łatwiej, no bo jest nowym smakiem. A jak opadnie hype i opadnie ta nowość, to wtedy dopiero będę mógł tak ocenić, ja bo teraz nie powiem ci dobrze tego. Ostatnio to. I dla mnie wyznacznikiem, że smak jest dobry, że jak przychodzi każdy nowy smak, to wtedy katujemy tylko ten nowy. Więc jest git. Damian Deja, idziemy rozmawiać. Sędzia, człowiek wielu talentów. Proszę powiedz, na którym miejscu stawiasz ten nowy smak? Jest 6 smaków, na którym miejscu jest ten? Chyba na trzecim. A drugie to? Tropik. A pierwsze? Grape. Ogólnie większość osób, to jest ciekawe, praktycznie cała firma dała na drugim miejscu, ale każdy miał inne miejsce pierwsze. To jest fajne. Ale dla mnie jak może być na drugim miejscu, jeżeli wszyscy od kilku dni piją wiśnie? A teraz wszyscy to nie, prawda. Średnie, no bo jest drugie, nowy, trzecie. Bo jest nowy. A co ja widzę, no to jest wiśnia. Ale na stołach. Ale tym bardziej jesteś bardziej wiarygodny, jeżeli tak mówisz, co nie? Bo ciągle wiśnie katuje, ale zawsze ta brzoskwinia jest jednak na pierwszym. No właśnie o to chodzi. Ja mam szczerze tak, że po prostu nudzą, wiesz, cały czas katuje i nadal jest moim ulubionym i sobie wracam do niego. Im dłużej piję, tym mi się smak zmienia. W sensie jak się przyzwyczaję, to mi potem bardziej smakuje. Z grejpem miałem tak, że nie smakował mi pierwsze 3 puszki. Dopiero potem wskoczył. Czyli wszystko później się okaże też, jak jest. A piję nowy, bo nie wiem, był grape, codziennie grape, a dzisiaj jest to, no to to. Tym bardziej, że też dopiero od dzisiaj jest tak na co dzień. Tak to wypiłem chyba jedną puszkę tylko. Albo dwie. Pycha. Czego chcesz? Pyszmy co? Świeżo z dostawy. Dasz mi go? Bo mi się pici bardzo. Oczywiście, zimniutki, świeżo do dostawy. Ach, kurde, nie świeżo dostawa, tam chłopaki przywieźli. Jak to? No to z dzisiaj jest. A ty myślisz, że ja tego nie piłem? Przyjmy to w biurze. Ale, Jezus, ale... A, pod kamerę, że pierwszy nie, raz. Nie pod kamerę, po prostu czy piłeś świeżo z dostawy? Dzisiaj a wyszło? Nie, właśnie, no, a mi się tak pić chce. To dlaczego właśnie psujesz? Jak to wypiję serio całe? Serio? Jest cały? Serio mi się strasznie pić chciało. Co jest? I teraz tak na klawiaturze. Teraz powiedz mi, jest 6 smaków. No. Na którym miejscu stawiasz ten? Na pierwszym. Na pierwszym? No, zdecydowanie. Mój faworyt. Pycha. Wiem, gdzie może być Patryk Zep. Chodźcie.
Tu jest. Stój. Nie mam puszeczki dla ciebie. Czaro tu wklei, proszę. Z dzisiejszej dostawy. Wiśnia? No. I powiedz mi, mamy 6 smaków. Od, na którym miejscu stawiasz wiśnię? Tak z ciekawości. Na pierwszym. Tak? Tak. Dobra, możesz spróbować. Na pierwszym. Dawanie. Mogę zabrać ją? Tak, weź sobie. A tak? Tak, możesz. Dziękuję. Nie ma problemu. Hej now, cała Polska, niech ta noc nie kończy się, hej now. Wiśniowy bukiet, rocznik, teraźniejszy, dzisiejsza dostawa. 2023, widzę. Proszę, skosztuj. Paznokcie obcinałem. Kurwa, jaki książę. Dobra, które miejsce? Już nie pierdolę. Znaczy, drugie, pierwsze grape to jest drugie, póki co. Ale mocne, mocna pozycja. Tyle samo kofeiny masz, co tutaj? Mogę już pracować z powrotem? To co robisz? O, a co ci to interesuje? Pokaż. Generuje, widzisz? Generuje przez AI. Generuje czcionkę, no. Widzisz? Generuje przez AI miniatury. Ja mam wrażenie, że Benza przyjechał do firmy tylko po to. Co robię? Nie pomyślałam. Chcesz skosztować? Próbowałam już. Okej, okay, to jak oceniasz? Mamy 6 smaków. Na którym miejscu on jest? Dla mnie grape i sherry, no topka. Czyli pierwszy, ale grape czy sherry? O. Ja mam tak, że jak zawsze jest nowy smak, to mi bardziej smakuje, więc czyli chyba bym dała te sherry, tak. Ale grape, kurczę, za mało też może go wypiłam, bo ciągle go nie ma. Mam taki niedosyt. O, w sumie go nie ma. Ale nie, dobra, zróbmy tak, że to jest mój faworyt. Dobra, chcesz? Tak. Dziękuję. Pycha. Mrówki. Chodź, wejdziemy do akwarium. Witam panowie, jest sprawa. Zachowuję BHP oczywiście. Dobrze, bardzo. Wchodzimy na magazyn kulturalnie, tutaj też kolega ma kask. Widzę, ma. Pytanie. Ten Energol, mamy 6 smaków. No. Na którym miejscu go postawicie? Aktualnie, no bo dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy mamy wiśnie, więc aktualnie jest na pierwszym miejscu z grape'em. A jutro będzie na drugim, bo jutro będzie drugi dzień? A jutro zobaczymy, czy wstanę prawą, czy lewą nogą, ale myślę, że prawą, więc będzie dalej na pierwszym. Kapryśny skurwysyn. Co? Poczekaj, a nakieruj tutaj. Jak myślisz, na którym miejscu jest według ciebie nowy smak Energola? Według mnie, ja bym ustępował go na pierwszym miejscu, ponieważ wiśnia to jest mój ulubiony smak. Zawsze lubiłem Pepsi Max wiśniową, także to jest mój faworyt wśród energetyków. Dzięki Milo. A to wyważę jak smakuje? Dla mnie jest na miejscu... Nie pamiętam jakie mówiłem już. Trzecie, a czwarte to Tropik. Szczepana dzisiaj nie pytamy, bo nie ma humoru. W sumie to nigdy nie powinniśmy go pytać. Ej, psst, kolego. O, cześć, Bazę! Siema! Pycha. Vloga robicie? Nie. Nie, to tylko patrzymy, czy działa, bo ostatnio upadł aparat, czy działa stabilizacja, mikrofon. No, ale on nie jest nagrywa, nie? Nie nagrywa. Czekaj, bo ja nie mam na dworzenie. Same... Nie, dobra, to jednak jest głupi pomysł, żeby tu być. Chodź, czarodziej. Widziałeś?